Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziś moim i Waszym gościem jest doktor historii Jan Rokita. Kłaniam się Tobie serdecznie, Janie. Kłaniam się Krzysztofie bardzo serdecznie również. Dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Fantastyczny temat będziemy dzisiaj mieli. Nie ukrywam, że jest to temat zaproponowany przez Jana, za co bardzo serdecznie dziękuję. W myśl zasady historię trzeba znać, bo jak się historii nie zna, to historia lubi się powtarzać, a ludzie, którzy historii nie znają, są skazani na popełnianie wciąż tych samych błędów. To, drodzy Państwo, będzie taka korepetycja z historii, która sądzę, że przyda się zwłaszcza w kontekście tego, że no jakoś to się tak złożyło, że pewna pani, którą pamiętam z imprez na Wydziale Prawa, nie wiem dlaczego teraz bierze się za edukację. Wcześniej, kurde, taka jakaś sensowna była i tam chce wycinać chce różne rzeczy, które my Polacy, nasze dzieci powinniśmy wiedzieć. Jan zaproponował bardzo fajny temat. Dlaczego straciliśmy wielkość jako państwo? Nie jako naród, tylko jako państwo. Jak to jest, że byliśmy Rzeczpospolitą obojga narodów, na memach cały czas mówią krajem, którego głównym towarem eksportowym był wpierdziel. A potem się tak złożyło, że była odsiecz wiedeńska, było to, było tamto. Wszyscy nas po plecach klepali, jacy to my fantastycznie jesteśmy. A potem nas nie było. I ja może teraz zamienię się w słuch, bo moja znajomość historii ogranicza się na tym, co uczyli na matwizie, więc... A tu doktor. Krzysztofie, temat jest bardzo ważny, wydaje mi się, dlatego że kraj, o którym mówimy, czyli pierwsza Rzeczpospolita, obecnie mamy trzecią Rzeczpospolitą, to był kraj, który, co trzeba podkreślić, był jednym z największych ówczesnych państw w Europie. Z całą pewnością pod względem terytorialnym byliśmy najwięksi w Europie Środkowej. A oprócz tutaj, wiadomo, w XVII wieku tych wszystkich bijatyk, tak oprócz znakomitej roli polskiej husarii, byliśmy również bardzo ważnym eksporterem zboża, o tym trzeba pamiętać. Natomiast ta nasza wielkość, bo najpierw musimy sobie zdefiniować, czym była wielkość? To znaczy Rzeczpospolita oczywiście była silna swoimi mieszkańcami, natomiast wielkość oczywiście wynikała trochę właśnie z tych olbrzymich terenów, jakie pierwsza Rzeczpospolita zajmowała. To był szmat terenów, które obecnie stanowią państwa Ukraina, Białoruś i Litwa oczywiście. To były wielkie polskie miasta, takie jak Gdańsk na przykład. No, z Gdańskiem to była trochę taka historia, że to miasto miało status wolnego miasta, bo było aż tak bogate i mieszkańcy czerpali właśnie z eksportu zboża, bo my w XVII wieku słynęliśmy z tego, że ogromne ilości zboża spławialiśmy Wisłą do Gdańska, a potem z Gdańska na cały świat. No nawet do dzisiaj zostało. Co to jest na Rzy? I potajemnie rządzi Polską. Żyto. Tak jest. Tak jest. Dokładnie takie historie i takie powiedzenia były bardzo popularne. Natomiast chciałem powiedzieć, że ta wielkość pierwszej Rzeczpospolitej już od samego początku była zagrożona. Dlatego, że co prawda, tak jak powiedziałem na początku, byliśmy jednym z największych państw w Europie Środkowej. W Europie Środkowej to akurat byliśmy najwięksi. Natomiast problem wynikał nie tyle z wielkości tego państwa, ile z systemu ustrojowego. Bo warto jest zwrócić na to uwagę, że jeżeli mówimy na przykład o XVII wieku, XVII wiek to jest czas absolutyzmu we Francji na przykład, również w innych krajach, w tym na przykład w Rosji. I w czasie, kiedy w tych częściach Europy konsolidowała się władza centralna, to Polska
to Polska tutaj była krajem złotej wolności szlacheckiej, dlatego że mamy szlachtę i od lat 50. XVII wieku mamy słynne liberum veto, czyli tak zwana złota wolność szlachecka, gdzie dochodzi do niesamowitych sytuacji, które właściwie dzisiaj bardzo często przypominają to, co po 89 roku dzieje się w polskim Sejmie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że jeden głos, czyli to tak zwane nie pozwalam szlacheckie, może zadecydować o tym, w jakim kierunku będą się toczyły sprawy w Rzeczpospolitej. I tak było w XVII wieku. Bardzo często, i to był, wydaje mi się, tutaj to była największa wada ówczesnego systemu politycznego w Polsce, to, że jedna osoba, jeden szlachcic oczywiście, który został wybrany jako poseł na Sejm, mógł zniweczyć obrady całego Sejmu, prawda? I bardzo często historycy, którzy dzisiaj współcześnie zajmują się historią, oni powołują się właśnie na tą analogię pomiędzy tą XVII-wieczną złotą wolnością, tym liberum veto. Pierwszy raz to są lata 50. tam poseł Siciński, Litwin oczywiście, a tutaj jest warto powiedzieć, że każdy, kto czytał Pawła Jasienicę, to może mieć takie wrażenie, bo on to podkreślał bardzo wyraźnie, że te negatywne, ta Krzysztofie, ta erozja polskiego systemu politycznego właśnie w pewnym sensie była następstwem Unii Polsko-Litewskiej, prawda? Ale to często jest tak, że decyzja jednej osoby, jednego posła prowadziła do zerwania całego Sejmu, prawda? Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją bardzo często taką, że może nie jeden głos decyduje o tym, kto rządzi w Polsce, ale już głos grupy posłów ma tutaj bardzo istotne znaczenie, prawda? No a jeżeli mówimy o złotej wolności, jeżeli byśmy szukali tych analogii może do czasów współczesnych, to bardzo trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz, mianowicie to, że jeżeli mamy demokrację, to ogromną wadą demokracji, każdej demokracji, i to niezależnie czy tej demokracji ateńskiej, prawda, bo w Grecji wiemy narodziła się demokracja, czy demokracji w pierwszej Rzeczpospolitej nazywanej państwem szlacheckim, czy dziś współcześnie tam zawsze, gdzie mamy do czynienia z ogromnym, z demokracją wręcz bardzo często posuniętą do absurdu, oczywiście pojawia się korupcja. To wszystko plus oczywiście jeszcze błędna polityka prowadzona przez kolejnych królów polskich, to wszystko sprawiło, że my w XVIII wieku, w drugiej połowie XVIII wieku, mimo tego, że jesteśmy wielkim państwem, wciąż jesteśmy najwięksi w Europie Środkowej, to jako państwo tej wielkości już nie mamy. Jako państwo znaczymy tylko i wyłącznie tyle, ile terytoriów składa się na Rzeczpospolitą Szlachecką. Natomiast nikt w Europie Zachodniej i nikt w Rosji Carskiej w XVIII wieku tego kraju już nie szanuje. I o tym trzeba pamiętać, bo często wydaje się, że jeszcze tam pierwsza połowa XVIII wieku, prawda, August II, August III, dwaj władcy z dynastii Wettynów, pełniący jednocześnie funkcję elektorów saksońskich, no i oczywiście potem Stanisław August Poniatowski, to wciąż są królowie tego wielkiego kraju, tej wielkiej Polski, wielkiej pierwszej Rzeczpospolitej. Ona była tylko rozległa już, a nie wielka. Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I myślę, że w tym należy szukać przyczyny, czemu właśnie z tego wielkiego kraju zrobiła się w pewnym momencie, dzisiaj jeżeli porównujemy chociażby na lekcjach z historii Polskę tą przed trzema rozbiorami z tą dzisiejszą, no to nawet chyba uczeń w podstawówce ma pełne pojęcie i pełne zrozumienie tego, czym byliśmy kiedyś w XVI i XVII wieku, a czym jesteśmy teraz, prawda? A warto jest podkreślić, Krzysztofie, że jeżeli mówimy o innych krajach, takich jak chociażby
Francja na przykład. Francja generalnie rzecz biorąc zachowała swoje historyczne granice, prawda? Więc to wcale nie jest tak, że historia musiała się potoczyć tak, jak się potoczyła. Mogło być inaczej, ale tutaj, tak jak powtarzam, potrzebne były bardzo, bardzo, bardzo ważne zmiany i możliwość przeprowadzenia takich zmian politycznych, które mogły sprawić, że dzisiaj Anno Domini 2024 żylibyśmy w zupełnie innym kraju, jestem o tym głęboko przekonany, takie możliwości pojawiły się właśnie w drugiej, jakby tutaj w drugim okresie, jeżeli byśmy podzielili panowanie Jana III Sobieskiego, to jest postać, którą ja na studiach, no Jan III Sobieski był mi bliski szczególnie dlatego, że pisałem pracę doktorską na temat medali Jana III Sobieskiego, to jestem przekonany, że w tej drugiej połowie panowania Jana III Sobieskiego, czyli po wielkiej wiktorii wiedeńskiej, 1683 rok, takie możliwości się pojawiły. I co ciekawe, Krzysztofie, jestem przekonany, że gdyby zostały te możliwości wykorzystane, to historia naszego kraju mogła się potoczyć zupełnie, zupełnie inaczej. Wiesz co, bardzo chciałbym cię zapytać o te możliwości, bo powiem ci tak, przygotowując się do tego materiału, ja wiesz, ja historię znam słabo. Tyle co w liceum i na studiach prawniczych, to tam uczą bardziej o sądzie Wielkiej Ławy i o innych rzeczach, ale starałem się przygotować do tego materiału i też się uczyłem trochę o liberum veto. I powiedz mi, czy ja dobrze pamiętam, że liberum veto, które jest uznawane za symbol anarchii, warholstwa i tkwienia w tym takim, no przepraszam, fatalnym ustroju, w który nas wpędzono, czy ono czasem nie było wprowadzone jako coś pozytywnego, że jak przekupią wszystkich posłów, to przynajmniej jeden znajdzie się uczciwy, który zerwie Sejm i nie pozwoli wprowadzić czegoś przeciwko Polsce? Powiem na początku tak, chyba żaden z historyków nie powiedział tego wprost, ale jeżeli Władysław Siciński, czyli ten poseł, który na początku lat 50. XVII wieku jako pierwszy powiedział liberum veto na Sejmie, był Litwinem, to można powiedzieć, że liberum veto to jest litewski wynalazek, tak? I stąd Paweł Jasienica wysnuł taką teorię, że ta degradacja właśnie polskiego systemu politycznego to jest wina Litwinów i właściwie następstwo Unii Polsko-Litewskiej. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, że liberum veto może nie tyle wynikało z przekonania, że jeżeli zostanie wprowadzone, to uzdrowi system polityczny w Polsce, albo może nawet, jak niektórzy sądzą, go usprawni. Wydaje mi się, że powody były inne. Powody były następujące. Mianowicie liberum veto zostało wprowadzone jako kolejny etap walki przedstawicieli szlachty w Polsce o swoje prawa polityczne i oni chyba tak to postrzegali. To znaczy mniej więcej od króla Władysława Jagieły mamy bardzo wyraźne dążenia polskiej szlachty do emancypacji. Proszę zwrócić uwagę, Krzysztofie, na to, że w momencie śmierci Jana, w momencie śmierci Kazimierza Wielkiego kończy się w Polsce dynastia Piast. Dynastia Piastów miała to do siebie, że to była dynastia dziedziczna, prawda? I właściwie od momentu śmierci Kazimierza Wielkiego szlachta cały czas zaczyna powoli, acz konsekwentnie budować swoją pozycję. I w pewnym momencie, kiedy mamy do czynienia, to już oczywiście było wiele, wiele lat po, w momencie, kiedy mamy do czynienia z pierwszą wolną elekcją i wyborem na króla Polski Francuza, Henryka Walezego, decydująca rola szlachty w Polsce została niejako potwierdzona, dlatego że kto wybiera króla? Szlachta. Nie królowie, owszem, chcą, żeby ich władza była dziedziczona. Takie działania podejmował na przykład jeden z następców Henryka III Walezego, Zygmunt III Waza, w stosunku do swojego
syna Władysława IV Wazy. Natomiast generalnie rola szlachty jako tego czynnika decydującego na polu elekcyjnym, kto będzie rządził, no była już od czasów Henryka Walezego utwierdzona. I teraz, wiadomo, jak już mamy prawo do decydowania o tym, kto będzie nami rządził, to wiadomo, zgodnie z tą zasadą dać palec, a będą chcieli wziąć całą rękę. I wydaje mi się, że jest, trzeba na liberę veto patrzeć jako na tak proces, który na swojego rodzaju proces, który właśnie był w pewnym momencie, w pewnym sensie ukoronowaniem tych dążeń szlachty do przejęcia, no odważę się powiedzieć to słowo, chociaż historycy tego słowa nie używają, do przejęcia absolutnej władzy nad Rzeczpospolitą, bo tym różniła się Polska w XVII wieku od Francji, że w XVII-wiecznej Francji władza absolutna należała do króla, króla Słońca, Ludwika XIV. W Rzeczpospolitej władza absolutna należała do szlachty. Albo zaczęła należeć, bo oczywiście królowie wciąż jeszcze mieli wiele prerogatyw. Natomiast na przykład, tak jak Jan III Sobieski, mieli prawo mianować hetmana wielkiego koronnego i hetmana wielkiego litewskiego. Te uprawnienia monarsze można by jeszcze wymieniać w nieskończoność, ale nie zmienia to faktu, że jednak czynnikiem decydującym w Polsce była szlachta, dlatego że proszę zwrócić uwagę, Krzysztofie, że jeżeli król chciał pójść na wojnę, to musiał szlachtę tak poprosić o zgodę. No dokładnie, to Sejm decydował o wojnie i pokoju. A więc chyba możemy śmiało powiedzieć, że szlachta w XVII i zwłaszcza XVIII wieku w Polsce miała władzę absolutną. To słuchaj, to co tkwiło w nas Polakach, w tym wypadku w szlachcie, no bo chłop, jak wiemy z popularnego serialu, to nie był swój chłop, tylko chłop szlachcica. Miał do powiedzenia tyle, co ja w dyskusji z moją żoną. Nie? Tak, kochanie. A to on mówił, oczywiście, panie szlachcic. No to co było w tej szlachcie, która wtedy utożsamiała polskość, a co mam wrażenie potem było w nas Polakach w dwudziestoleciu międzywojennym w czasie II wojny światowej i co boję się, że jest nas teraz, że my jesteśmy takimi frajerami. Przepraszam, że używam dosadnego słowa, ale jak pamiętam taki obraz, hołd pruski. Tak, Jana Matejki zapewne. Tak, i pamiętam jak ten władca, który składa ten hołd udlenny, on się tak specyficznie na tego władcę patrzy. Niby składa hołd, ale patrzy z wyższością. I przypominam sobie, jak to my Polacy, żeśmy uratowali Europę przed islamem, przed Turkami, dzięki odsieczy wiedeńskiej. I jak żeśmy wielokrotnie nadstawiali, przepraszam za wyrażenie, czterech liter i karku za zachód Europy, który nas nie szanował, który nas wykorzystywał, czego ukoronowanie było to, że się nad naszymi głowami dogadali z Rosją i zakończyli naszą państwowość. Pierwszy rozbiór, drugi rozbiór, trzeci rozbiór Polski nie było. Przepraszam, ale moim zdaniem u podstaw leżały dwie rzeczy. To jest moje zdanie. Ja jestem amatorem, zaraz mnie poprawisz. Ale dla mnie to wyglądało tak, że my byliśmy zapatrzeni w Zachód. Moda tej francuszczyzny, że my, będąc wspaniałym, wielkim narodem, byliśmy zapatrzeni na Zachód. O, jacy oni są wspaniali, jak my ich kochamy. I byliśmy skłonni pomagać, nadstawiać czterech liter za ludzi, którzy nami pogardzali, którzy nas traktowali z buta, utylitarnie. Byliśmy dobrzy, żeby walczyć za nich z Turkami, a potem nas zdradzili. Odzyskaliśmy niepodległość, znowu, ja jestem amatorem, ale jak dla mnie, odzyskaliśmy niepodległość, bo nagle pojawiło się kilku ludzi, którzy przechytrzyli Zachód, którzy wykorzystali tą sytuację, jaka była w czasie czy po I wojnie światowej, przechytrzyli, pokombinowali, odzyskaliśmy niepodległość. Bardzo to upraszczam. Nie jestem historykiem. Nie jestem historykiem. Potem znowu straci. Jak tylko żeśmy odzyskali tą niepodległość, znowu żeśmy nadstawiali czterech liter za Zachód, powstrzymaliśmy Sowietów
Przecież jeśli ja dobrze pamiętam, a to już są te czasy bardziej współczesne, to już tak. pamiętam. Przecież w Niemczech były nastroje komunistyczne. Jakby Sowieci tak. przeszli przez nas do Niemiec, to by Europa, w mojej przynajmniej ocenie amatora, była czerwona. Uratowaliśmy Niemcom dupę. Tak. Jak nam za to odpłacili? Słynny akwarerysta, to już każdy pamięta, wszyscy oglądali Czterech Pancernych i Psa, nie? Znowu tak. dogadali się z Rosją i znowu nam w pierdziel spuścili, nie? My znowu, mimo tego, że byliśmy, przepraszam, ale moim zdaniem zdradzeni, taka jest moja opinia typowego amatora, znowu przelewaliśmy krew za Brytyjczyków, za Francuzów, Czerwone Maki pod Monte Cassino, Dywizjon 303, Bitwa o Anglii i tak dalej. Kurde. Nawet naszych żołnierzy na Paradzie Zwycięstwa zabrakło, bo nas sprzedali w Jałcie i oddali Stalinowi, żeby tego Stalina nie wkurzać, nawet w Paradzie Zwycięstwa nasi bohaterscy żołnierze nie mogli brać udział. Znowu walczyliśmy za kogoś, walczyliśmy za kogoś i nawet nam kurwa, no, nawet nam kurcze nie podziękował, nie podziękowali, a my znowu za PRL-u, PRL to już pamiętam, że jestem tak, tak stary, że PRL pamiętam. I pamiętam te, znowu, te takie zapatrzenie na Zachód, 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 amerykański, jakie to super. Do dzisiaj w nas to jest, że polskie w ustach w dużej części nas, Polaków, brzmi gorsze, ale francuskie, holenderskie, niemieckie, ooo. Cały czas się to tak reklamuje. I mam wrażenie, że dlaczego mnie to tak przeraża? Już oddając tobie głos. Że ja znowu widzę, że my stoimy przed bardzo podobnym dylematem, jak stał Sobieski. Zrobić odsiecz wiedeńską, walczyć za Zachód, pomagać Zachodowi w czasie II światowej, ginąć w bitwie o Anglii, ginąć pod Monte Cassino. Czy może jednak powiedzieć, tak jak to mówią w świecie arabskim, o, taki gest, nie? Co jest w nas Polakach, jeśli ty się zgadzasz z moją bardzo pobieżną diagnozą, to co jest w nas Polakach, że my tacy jesteśmy, a jeśli się nie zgadzasz, to oczywiście zapraszam, żebyś jako ekspert powiedział, dlaczego ja się mylę. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć jedną rzecz, że XVII wiek, Pierwsza Rzeczpospolita. Ja przyjdę oczywiście i będę poruszę również te pozostałe wątki, bo to bardzo ciekawe, co powiedziałeś, Krzysztofie. XVII wiek to już czas, kiedy jest budowany pewien taki mit narodowy. Jeżeli chodzi o XVII wiek, o XVII-XVIII wiek, to ja bym powiedział, że mamy do czynienia wręcz z czymś innym. Polska, oczywiście królowie, chociażby Jan III Sobieski, mimo tego, że kazał, to taka ciekawostka, nadwornym malarzom zawsze przedstawiać sobie siebie w tradycyjnym szlacheckim stroju, czyli tak, żupanie, kontuszu, pięknej futrzanej czapce nazywanej kołpakiem, to jednak no, nie ma co ukrywać z winy Marysieńki, był zapatrzony na Francję, bo Marysieńka, jego żona, wiadomo, królowa Maria Sobieska była rodowitą francuską, a więc nawet swojego czasu to jest oczywiście na dobrych kilka lat przed odsieczą wiedeńską Jan III Sobieski na serio rozważał przeprowadzenie się na stałe do Francji. Gdyby do tego doszło, a Maria Kazimiera bardzo wówczas namawiała jego do tej decyzji, no to z całą pewnością niewykluczone, że w Wiedniu mówilibyśmy dzisiaj po turecku, tak? Ale odnosząc się do tego wszystkiego, co powiedziałeś, w XVII i XVIII wieku jednak był budowany pewien mit narodowy, to znaczy szlachta polska i jest na to bardzo wiele dowodów, chociażby w postaci źródeł rękopiśmiennych, drukowanych. Szlachta polska była przywiązana bardzo do swojej historii i ona wręcz była przekonana o doskonałości systemu, jaki panował w Rzeczpospolitej. Właściwie możemy powiedzieć, że ten taki nurt miał swoją nazwę, mówiło się o nim sarmatyzm. Natomiast wydaje się, że rzeczywiście nastąpiło takie
w pewnym momencie zapatrzenie się na Zachód, ale mnie się wydaje, że to są czasy rozbiorów, a właściwie po rozbiorach. Przecież 123 lata tego kraju nie było na mapach Europy, prawda? Byliśmy podzieleni pomiędzy trzech zaborców, Rosję, Austrię i Prusy. Język polski był rugowany w każdym z trzech zaborów, a więc możemy powiedzieć, że Polaków wówczas de facto nie było, bo ci, którzy mieszkali na terenie Rzeczpospolitej, byli albo Austriakami, albo Prusakami, albo Rosjanami. Przynajmniej formalnie. Tak, przynajmniej dokładnie tak. Natomiast, faktem jest taki, że to, bo trzeba odróżnić jakby tutaj zapatrzenie na Zachód od decyzji politycznych, to, że nie potrafiliśmy wykorzystać zwycięstwa wiedeńskiego i wielu innych konkretnych zwycięstw, to jest nie tyle wola szlachty, która chciała, żeby Polska, żeby my jako naród byliśmy po prostu na usługach naszych sąsiadów, tylko wydaje mi się, że wszelkie takie działania były torpedowane właśnie po to, żeby umniejszyć rolę władcy, tak? Nie było jednej osoby. Problem polega na tym, że po prostu w Rzeczpospolitej nie było jednej osoby, która mogłaby nadać pewien kierunek sprawom państwowym. Było wiele osób, wiele stronnictw sejmowych i każde z tych stronnictw miało inne poglądy na temat tego, w jakim kierunku powinny iść sprawy państwowe. I właściwie te podziały, bo tutaj trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z olbrzymimi podziałami. Już w XVII-XVIII wieku te podziały były bardzo, bardzo, bardzo mocne. Natomiast nie było jeszcze takiej koncepcji, żeby oprzeć przyszłość Polski w oparciu o jakiś inny naród, tak? Czy o Rosję, czy o późniejsze. Niemiec jeszcze wtedy nie było, musimy o tym pamiętać. Natomiast ciężko jest, wydaje mi się, mimo wszystko stwierdzić jednoznacznie, że my zawsze robiliśmy wszystko za Zachód, a oni nam się nie odwdzięczali. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko mi jest to powiedzieć, ale proszę zwróć uwagę Krzysztofie na jedną rzecz, bo sporo już powiedziałem o XVII i XVIII wieku. Zwróć uwagę, bo wspomniałeś oczywiście o tym, co się działo w 1920 roku i generalnie o okresie międzywojennym. Pamiętaj o tym, że dopóki w Polsce była silna indywidualność, a taką silną indywidualnością był na przykład naczelnik Józef Piłsudski, dopóty sprawy państwowe były prowadzone bardzo dobrze. Ta naiwność zawsze pojawiała się wtedy, kiedy nie jedna osoba rządziła Polską, tylko było to kilka osób, które jeszcze w dodatku wzajemnie się zwalczały. I mnie się wydaje osobiście, że naszą słabością na przestrzeni dziejów, nawet od XVII wieku, było to, że Polska de facto nie miała nigdy, a jeżeli miała, to z reguły przez bardzo krótki okres czasu, takich właśnie osób, które z jednej strony byłyby mężami stanu, dążącymi do pomyślności swojego kraju, swojego narodu, a z drugiej strony jednocześnie byłyby w stanie prowadzić na przykład skuteczną politykę zagraniczną, opartą na zasadzie, która jest stosowana przez Francję czy Niemcy. Czyli my wam dajemy coś, a wy w zamian tego jesteście zobowiązani do tego, tego, tego i tego. Czyli tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Więc zwróć na to uwagę, że jednocześnie demokracja, jeżeli mówimy tutaj na przykład o demokracji szlacheckiej, to demokracja, która jest doprowadzona wręcz do granic absurdu, ona w pewnym momencie przestaje być demokracją. I z demokracji nam się robi chaos. I z tą sytuacją mieliśmy do czynienia w XVIII wieku, kiedy de facto byliśmy krajem nazywanym demokracją szlachecką. Historycy mówią, że to był ustrój mieszany, bo króle, ale w XVIII wieku królowie już niewiele mieli do powiedzenia. I tak naprawdę to jest główny powód słabości Polski. To znaczy, są dwa obozy, tak, możemy tutaj
również szukać analogii z sytuacją Anno Domini 2024, dwa albo więcej zwalczające się obozy i tak naprawdę brak jednej spójnej polityki. Jeżeli przeskoczymy do Stanów Zjednoczonych, gdzie są dwie partie, to widzimy, że te dwie partie, bez względu na to, czy mamy prezydenta demokratę, czy mamy prezydenta z partii konserwatywnej, to są pewne główne założenia polityczne, pewne fundamenty polityki w Stanach Zjednoczonych, które są realizowane niezależnie od tego, czy prezydent będzie demokratą, czy konserwatystą. Prawda? No, na przykład to, że według Amerykanów Amerykanie zawsze są najważniejsi. Dokładnie. I to jest coś, czego w Polsce nigdy nie mieliśmy. To jest coś, czego w Polsce nigdy nie było. Nigdy nie było stałości pewnych celów politycznych, które byłyby realizowane niezależnie od tego, kto nami rządzi. Niestety z tobą zgadzam. Podkreślam słowo niestety, bo tak. Diagnoza jest przykra, ale moim zdaniem właściwa. Dokładnie tak, a powiem jeszcze jedno powiedzenie. Historia jest nauczycielką życia. A więc myśmy powinni czerpać tą wiedzę z historii, a niestety mam wrażenie, patrząc na chociażby ostatnie lata naszych dziejów, że chyba jednak nie do końca, może to wynika, Krzysztofie, z tego, że bardzo mało ludzi w gruncie rzeczy zna historię naszego kraju, mimo tego, że mieszkają w nim. Być może jest to jeden z powodów, ale czy decydujący, to nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. No niestety bardzo dużo w tym racji, chociaż nie wiem, może ze względu na to, że nie wiem, może jak szlachta, chociaż ja to nawet nie mam za bardzo grudka, nie? To, co to ze mnie... No. Ale może mam jakieś takie naleciałości, może wiesz, jestem za bardzo zakochany w naszym narodzie, ale ja będę trochę bronił naszego narodu, bo zobacz. Tak, my jesteśmy skłóceni, my się nienawidzimy, wiesz, to ja się 100% zgadzam. To nawet widać po wyborach. Druga tura wyborów prezydenckich. Zawsze wygrywa ten, kto wkurzy mniej ludzi. Bardzo mało ludzi głosuje na, większość ludzi głosuje przeciw. To widać po kampaniach wyborczych. Tam już prawie nikt nie buduje kampanii pozytywnej, tylko buduje kampanię na zasadzie, a tamten jest jeszcze gorszy. Widzisz, tamten jest zły, głosuj na mnie, bo tamten jest zły. To jest klasyk. Praktycznie wszystkie partie na tym działają, ale zobacz. Jesteśmy skłóceni, ale wiesz, tak jak wtedy mieliśmy taką dziwną demokrację szlachecką, gdzie była ta szlachta, która myliła trochę wolność z warholstwem, moim zdaniem. Oba na W, ale to jednak nie to samo. Która nie chciała płacić podatków, której się nie chciało walczyć, która była przekonana o własnej fantastyczności, a nie do końca było to zgodne z prawdą. Bo to nawet ja pamiętam, że były przecież bitwy, w których ten pospolite ruszenie potrafiło się schlać. Przepraszam za wyrażenie, że używam takiego języka i poszli, to się chyba wtedy paktowanie nazywało, nie? Bo ich głowa bolała. No były takie rzeczy, ale zobacz. Ale dzisiaj też mamy patologię. No. Dzisiaj mamy system zabetonowany. Dzisiaj mam wrażenie, że nawet jakby się pojawił taki prawdziwy mąż stanu, to się nie przebije. Bo musiałby jeszcze ten mąż stanu przekonać bossa partyjnego, żeby go wziął na listy wyborcze. Tak, oczywiście. Zgadzam się całkowicie. Moje wrażenie jest wręcz nawiązując do tego, co mówisz, takie, że że osoby, które mają w sobie wystarczającą ilość siły, żeby coś zmienić i chcą autentycznie, idą do polityki, żeby autentycznie coś zrobić, bardzo często są likwidowane. Dlaczego? Dlatego, że dużo łatwiej współpracuje się z osobą, która ma ograniczone horyzonty i która jest zdecydowana, aby nie tyle zmienić świat, zmienić kraj, w którym żyje, ile słuchać i bezwzględnie wykonywać rozkazy tych,
którzy no, albo są nad nią, albo w jakikolwiek sposób no, zadecydowały o przyszłości tej osoby. I to jest ogromny, wydaje mi się, to jest ogromny problem w naszym kraju, dlatego że tak naprawdę w Polsce bardzo ciężko jest przebić się osobie, która, która ma coś z sobą do zaoferowania, a jednocześnie ma tą odwagę, aby swoje pomysły, które czasami są bardzo odważnymi pomysłami, żeby te pomysły realizować, po prostu, żeby te pomysły realizować. Wydaje mi się, że w XVII wieku, bo warto jest odnieść się właśnie do XVII i XVIII zwłaszcza wieku, że w tych stuleciach oczywiście byli też tacy, którzy mieli odwagę mówić, że system oparty na liberum veto jest systemem zgubnym. Że to, co się dzieje w Polsce, to, że każdy kolejny Sejm jest zrywany, prowadzi do niewyobrażalnej anarchii. I takie osoby, chociażby jak mamy XVIII wiek księdza Stanisława Konarskiego, takie osoby były od razu ośmieszane, spychane gdzieś na margines. Znaczy, i tak teraz się jest dzieje tak dzisiaj. Samo. I tak się dzieje dzisiaj, dokładnie tak, więc mamy tutaj do czynienia, no niestety, w tym negatywnym znaczeniu, z pewną ciągłością, prawda? Z pewną ciągłością i takim głębokim przekonaniem, że to, jak to mówią no niektórzy, to nie czas na zmiany, że trzeba postawić na dobre, sprawdzone rozwiązania, które polegają na tym, te dobre, sprawdzone rozwiązania sprowadzają się do jednego. Nic nie zmieniajmy. Nic nie zmieniajmy, po prostu. Tkwijmy, tak jak w XVII wieku, w tej złotej wolności szlacheckiej i nie zastanawiajmy się nawet, bo myślenie nawet o zmianie tak w XVII wieku, tak jak i obecnie, bardzo często samo myślenie jest uznawane za no coś niestosownego, bo skoro system jest taki dobry i taki wspaniały, to po co w ogóle dyskutować o jego zmianie? Tak było w XVII i XVIII wieku i tak jest dzisiaj anno domini 2024. No właśnie, to jest straszne. Właśnie miałem zwrócić uwagę, że gdybym wyciął początek, nie powiedział widzom, że jesteś historykiem, to można by było powiedzieć, że ty stawiasz diagnozę dzisiejszego systemu politycznego w Polsce. No. Łącznie z tym ośmieszaniem. Łącznie tak, z tym ośmieszaniem. To jest straszne. Tak. I tak jak wiesz, tak jak powiedziałeś o tym królu, który rozważał przeprowadzenie się do Francji, tak dzisiaj przecież mamy ministra spraw zagranicznych, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest polski minister spraw zagranicznych. Aha, no przecież Sikorski mieszkał głównie w Stanach Zjednoczonych. Jest mężem Ann Applebaum. Ann Applebaum na arenie międzynarodowej jest bardzo znaną osobą. Nie wiem, czy wiesz, co to jest grupa Bilderberg? Tak, słyszałem. Tak, oczywiście. No to ona jest członkinią tej grupy Bilderberg. Jest bardzo wpływową osobą w Stanach Zjednoczonych. A Sikorski, jak gdzieś chodzą, to jest przedstawiany jako jej mąż. Wiesz, na zasadzie ten plus jeden, nie? Tak jak, nie wiem, no, pan prezydent Andrzej Duda i małżonka, to tam jest pani Ann Applebaum, a to jest jej mąż. No chwilowo jest tam... minister spraw zagranicznych w Polsce. Tak. Chwilowo. Tak. To jest masakra. Tak. Rzeczywiście powiem tak, w dzisiejszych czasach, kiedy no, mamy z jednej strony otwarte granice, przynajmniej te zachodnie granice. Jeszcze wojna. Tak. To rzeczywiście no, to staje się w pewnym sensie plagą, dlatego że mieszkać co innego, ale pracować już co innego, tak, bo jednak różne rzeczy się dzieją i warto jest być na miejscu, chociażby dlatego, że tak jak mamy do czynienia z jakimiś aktami prowokacji, trzeba być przygotowanym w każdym momencie na odpowiednią reakcję, prawda? Więc tutaj mówimy, bardzo często jest tak, że są osoby, które na przykład mieszkają w Polsce,
a pracują za granicą na przykład i to jest praca zdalna, prawda? No ale tutaj mówimy, ale nie mówimy tutaj o stanowiskach ministerialnych, prawda? Tylko raczej gdzieś pracy w korporacjach albo tego typu instytucjach, prawda? Gdzie można pracować w Londynie, a mieszkać w Warszawie, prawda? Znaczy mi bardziej chodziło o to, że moim zdaniem nie można być sługą dwóch padów. I jeśli ktoś jest mężem Amerykanki, jego synowie są Amerykanami, co najmniej jeden służy w wojsku amerykańskim, a nie polskim, to moim zdaniem pan się bardziej poczuwa względem kraju Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a nie Polski. I taki ktoś, jak sobie życzy robić karierę polityczną, to niech sobie robi karierę polityczną w Stanach Zjednoczonych. Ale broń Boże, nie chcę tu się czepiać pana Sikorskiego, bo jakby miał po nazwiskach lecieć, to prędzej pan Płaczek Konstytucyjny, którego żona jest krewniaczką pewnego bardzo znanego pana i nie wiem, czy zauważyłeś, od 2 lat jej drugie nazwisko jest kasowane z mediów. Kiedyś podawano jej 2 nazwiska, że pani taka i taka, 2 nazwisk, a teraz jest podawana tylko jako żona Szymona Hołowni. Ale to nie będę spoilerował kolejnego materiału swojego. Tak, tak. Słuchaj, czyli jaka diagnoza? Co my mamy zrobić, żeby nie utracić tego, co mamy w tej chwili? Chociaż nie utracić. To jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie i odpowiedź na to pytanie to jest, można by streścić jednym słowem, edukacja. Dobra edukacja, zwłaszcza młodego pokolenia. Muszę tobie, Krzysztofie, powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, która została w Polsce bez wątpienia zaniedbana. Bez wątpienia. Zwróć uwagę na to, to jest, ja głoszę tą tezę od wielu, wielu lat. Jestem bardzo często wyśmiewany, mimo tego, że ja osobiście nie jestem nauczycielem historii akurat, ale zwracam na to uwagę, bo widzę, jak to wygląda w polskich szkołach, że bardzo często nauczanie historii i to, co robi państwo, promując historię, to jest tylko XX wiek. Zwróć uwagę na to, że po 1989 roku właściwie nie wiem, czy to jest celowe działanie, czy niecelowe, natomiast przecież mamy wiek XVI, nazwany złotym wiekiem, mamy wiek XVII, który został nazwany srebrnym wiekiem. To był okres, kiedy nasz kraj naprawdę był liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. I o tym okresie w polskich szkołach nie mówi się w ogóle. Dlaczego ja o tym wspominam? Dlatego, że jeżeli chcemy budować w tym młodym pokoleniu wielkość naszego kraju, jeżeli chcemy, budując tą wielkość, mobilizować ich do działań na rzecz kraju, w którym mieszkają, to musimy się powoływać na wszystkie te wartości pozytywne. Musimy przedstawić tym młodym ludziom pozytywną wizję dziejów naszych, dziejów narodowych. A my w zamian tego skupiamy się na wszystkich tych wydarzeniach, które kończyły się dla nas klęską. Dlatego, że oczywiście Powstanie Warszawskie na przykład było ogromnym zrywem patriotycznym, ale zakończyło się klęską. Wróćmy do XIX wieku. Mamy 2 powstania. Powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. Kolejne 2 wielkie klęski narodowe, które nie przyniosły Polsce odzyskania upragnionej wolności. Na tym są wychowywani młodzi ludzie. Czyli co? Czyli sprowadza się to wszystko do tego, że wmawia się młodym ludziom, że ten kraj, ten naród jest skazany na porażkę. Dokładnie, dokładnie. To nie znaczy oczywiście, że nie mamy mówić o bohaterstwie powstańców warszawskich. To nie znaczy, że nie mamy mówić o bohaterstwie tych wszystkich powstańców, którzy w XIX wieku bili się o wolność Polski. Ale budujmy obraz naszego kraju w oparciu nie tylko o klęski, ale o zwycięstwa. Natomiast każde mówienie o zwycięstwie pod Chocimiem, zwycięstwie pod Wiedniem, czy wcześniej, cofnijmy się do XV wieku, zwycięstwie pod Grunwaldem 1410 roku, jest po prostu wyśmiewane, dlatego że ci, którzy decydowali o tym, kiedyś tam już lata temu, jak ma wyglądać program nauczania historii w szkołach, nie widzieli potrzeby, żeby skupić się przede wszystkim na tym, co pozytywne i budować obraz Polski na tym, co pozytywne,
a nie na tym, co negatywne. I pod tym względem, Krzysztofie, muszę ci powiedzieć, że niezależnie, bo nie chcę tutaj iść w politykę akurat, ale niezależnie od tego, kto rządził Polską po 89 roku, linia była jedna. Promujmy klęski, mówmy jak najmniej o zwycięstwach. Kropka. Powiem ci, że masz 100% racji. I też nie idę tutaj w politykę. Ja, wiesz, szkołę kończyłem z AWS-u. Przecież to było, o, wstyd się przyznać, jak dawno. Ewa Kopacz rzucała w dinozaury kamieniami wtedy. Szkołę zaczynałem za PZPR-u, Polski Zjednoczony. Także sporo przeżyłem i rzeczywiście to tak jest. I wiesz co? Tak jak patrzę ze swojej edukacji, my mamy celebrację tych klęsk, ale nie celebrację, właśnie mamy celebrację klęsk. Bo na przykład Izrael, ja uwielbiam się odwoływać do Izraela, bo moim zdaniem to jest bardzo dobrze prowadzony kraj, choć no, nieetycznie zachowujący się w wielu miejscach, ale skuteczny. Izrael nie celebruje klęsk, Izrael celebruje cierpienie pod hasłem nigdy więcej, że byliśmy słabi, więc nas krzywdzili, teraz jesteśmy silni, nigdy więcej już do tego nie dopuścimy. To jest Izrael. My... Przepraszam, mów. Fenomenalnie to zostało pokazane na przykładzie kapitulacji twierdzy Masada. Twierdza Masada była oblegana przez Rzymian w czasie, kiedy Izrael walczył o niepodległość, tak spod okupacji rzymskiej, starożytnego Rzymu. I to jest przedstawiane w szkołach izraelskich w następujący sposób. Myśmy de facto zwyciężyli, to znaczy my, ci obrońcy Masady zwyciężyli. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy, Rzymianie, nie wzięli ani jednego zakładnika żywcem. Dlaczego? Dlatego, że ta garstka obrońców Masady, a to była twierdza, która była oblegana przez Rzymian naprawdę wiele, wiele miesięcy, ta garstka obrońców, żeby nie trafić w ręce Rzymian, popełniła samobójstwo. Czyli de facto Rzymianie zajęli samą twierdzę, ale do niewoli nie wzięli żadnego z jej obrońców. Czyli de facto no, polityka historyczna Izraela i przekaz w szkołach jest taki, że było to ogromne zwycięstwo ducha wolności. Tak to jest przedstawiane. U nas nie ma takiego podejścia do przedstawiania historii. U nas nie chce się mówić na przykład o tym, że na przykład podczas bitwy pod Wiedniem zginęło bardzo wielu husarzy. To jest trochę tak jak z Masadą. Zginęło bardzo wiele osób, ale każdy z tych żołnierzy, którzy bronili Europy przed zalewem inwazji tureckiej, robił to de facto w obronie własnego państwa. Tak? My patrzymy na to tylko z perspektywy tego, że Sobieski pomógł Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu, tak, cesarzowi Leopoldowi I Habsburgowi, ale nie ma zupełnie podnoszonych tych wątków, że czego to husaria nie zrobi dla obrony własnego narodu, własnego kraju, a nawet jeśli nie narodu, bo pojęcie naród to jest dopiero XIX wiek, w obronie, przynajmniej w obronie stanu szlacheckiego w Rzeczpospolitej, prawda? Nie ma w ogóle tego bohaterstwa, to wszystko jest przedstawiane tak w bardzo suchy sposób, a polityka historyczna Izraela jest skupiona właśnie na pierwszym miejscu, na przedstawieniu heroizmu i bohaterstwa, tak? A nie na suchych faktów, że o tej godzinie natarł taki pułk husarii, o tej godzinie natarły na Turków takie oddziały, a nie inne. Tam jest, tak bym powiedział na koniec swojej wypowiedzi, tam w tej polityce izraelskiej liczy się esencja historii, tak? Czyli przedstawianie właśnie tego bohaterstwa, tej ogromnej determinacji. My w Polsce tego w ogóle nie chcemy promować, niestety. I to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Panie Tusk, pan go zrobił ministrem edukacji, ja ładnie proszę. bardzo ładnie proszę, bardzo. Albo chociaż wiceministrem. I tak na pana nie zagłosuję, ale ładnie proszę. Bardzo ładnie. Dziękuję, Krzysztofie, bardzo dziękuję. Doktor Jan Rokita był moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki śliczne.